Zagramy sobie w Warszawkę. O Jezu, jaki duży jestem. Pozdrawiam YouTube'a. Pierwszy raz nagrywam to na YouTube'a. Już trochę pograłem w tę grę i za każdym razem dostaję wciry srogie. Włączymy sobie muzykę, tym razem z gry. Warsaw to jest dla mnie taka okazja, żeby sobie trochę poklikać i porozmawiać z czatem, więc... Więc tak. Zaczniemy sobie nową grę, bo widzę, że się pojawiły nowe rzeczy zupełne. Więc w związku z tym, że dostaję cały czas bęcki, może dlatego, że się nie skupiam tak bardzo na grze, to tak, to zrobimy zaawansowaną kampanię, bo już samouczek mamy i zrobimy wszystko chyba na takim najniższym poziomie. Czyli trudność walki zwykła, trudność powstania zwykła. I o, dostępne postacie, drużyna początkowa, o kurde, nie wiedziałem, że... Pamiętaj, postacie zostaną odblokowane, kiedy zrekrutujesz je po raz pierwszy w dowolnej kampanii. Jadwiga jest super babką, Krzysztof, Kazimierz też jest spoko, tylko że on ma... strasznie zużywa dużo długiej amunicji. Ale go lubię, bo on ma na przykład charyzmę, o czym tutaj nie wiadomo. Charyzma się przydaje w kontaktach z warszawiakami. A więc start. Do broni i tak dalej. Rozpocznij kampanię. Ja tutaj się zmniejszę, chyba tam państwu nie jest potrzebna moja. Więc tak. Poczytałem trochę recenzji, mieszane recenzje są na temat Warszawy. Jakoś tak mam pozytywne podejście, ale żeby wszystko było jasne, to też mam kampanię, czyli Warsaw gram. Pewnie bym grał i bez tego, ale tak czy siak, żeby uczciwie postawić sprawę. Więc musicie moje słowa brać zawsze ten trochę filtrować, bo dobrze zatrzymać atak na placówkę, cuda, cuda. Więc sobie gram sobie codziennie w Warszawę na streamie. Są tu jacyś wiadrownicy. Co to znaczy wiadrownicy? Nie rozpoznaję tej waszej. Ziemowit jakiś taki chorowity się wydaje. Barykada? Działa na wszystkie. Tworzy przeszkodę. Się przydają te barykady, żeby ograniczyć obrażenia. Ale on już jest jakby chyba w drużynie. No dobrze. Gdyby państwo na YouTubie było ciekawe, to dyskutujemy o tym, że sporo streamerów przechodzi na Facebooka. Co by się stało, gdybym ja też przeszedł? Czy to ma, jakie to ma wady, jakie to ma zalety? I jedną z wad tutaj jest to, że na Facebooka pewnie nie będzie już tej szczerości. Ludzie będą pisać z konta, które jest prawdziwe, w sensie prawdziwe dane już nie będą tak wylewni. Naprawdę? Ja takie mam, no być może, ale też zawsze gdzieś tam... Po pierwsze, ja bardzo pilnuję, żeby kultura była, nie? I też mam wrażenie, że ludzie, którzy są rozpoznawalni i to tak się nie muszą wstydzić. No, więc może nie. Dobra, tu są pozycje. Jadwiga lubi być z przodu. Krzysztof lubi być z tyłu. Ziemowitowi wszystko jedno. Kazimierz też lubi z tyłu być. Weźmiemy sobie kompasy ze sobą, żeby się szybciej poruszać. Trochę ciężkiej amunicji, 150 ciężkiej. Tu sobie dorzućmy do setki, bo to i tak nie ma znaczenia. I może tej trochę długiej amunicji, nie ciężkiej, tylko długiej. Postal 4? No chyba nie wyszedł. Pojawiła się zapowiedź na temat Postala 4. Ale mnie jakoś nigdy nie kręcił Postal za bardzo, więc... Dziemniemy sobie kompas. A, w Early Accessie jest? O Jezu, jak ja nie lubię Early Accessów. Nie lubię Alf. Nie lubię. Po prostu. Ja lubię czekać na tą ostateczną wersję. No dobrze. Mamy tak. I to też, kurde, on też ciężkiej amunicji. Spróbujmy postawić barykadę tutaj. Ochronimy Jadwigę. O nie, narkoman. Sobie coś zrobił. No dobrze. Postawimy jeszcze jedną barykadę. Kurde, barykada i mi tak jest za 16. Może dlatego, że on jest w drugiej linii. Jest mnóstwo mechanik, które nie do końca czaję. No dobra, kryć się.
Super fajny. O Jezu, tam jest jeszcze pieseł. Krzysztof ma fantastyczny ten, fantastyczne obrażenia obszarowe. Ja cię kręcę, wysadził mi barykadę. To cwaniak. Dobra. Rozdamy lewą amunicję. Czy przeczytałem ostatnio jakąś książkę, która by ciebie zainteresowała? Co za pytanie, skąd ją wiedzieć? Skąd ją wiedzieć, jakie ty książki lubisz, jakim ty jesteś człowiekiem? Ostatnio właściwie nie czytałem, ale audiobook Sandersona bardzo mi przypadł do gustu. Krzysztof, dawaj. Lecimy z nimi. Cała trójeczka. Patrz, dwa trupy. Ale on sporo też ciężkiej amunicji zużywa niestety, Krzysiu. I muszę przyznać, że uwielbiam Sandersona, on fantastyczne tworzy światy, ale nienawidzę tej jego potrzeby pisania kilku wątków jednocześnie. I ja się tak przywiązuję do jednego wątku, czytam go, czytam i nagle kuźwa koniec i kogoś, ktoś zupełnie inny. Totalnie inny, nie? I mówię, dobra, dwie postacie są prowadzone równolegle, one się kiedyś spotkają, tak u Sandersona jest, nie? I czytam teraz tą drugą historię, jestem zafascynowany i koniec, nie? W najbardziej takim fajnym momencie i znowu powrót do tego pierwszego i mówię, o kurde, nie wytrzymam, po prostu to mi fizyczny ból odczuwam. I czytam tego pierwszego bohatera, znowu się wkręcam strasznie, nagle koniec i jeszcze trzecia jakaś postać, totalnie historia z innej półki. Mówię, no nie wytrzymam i muszę przyznać, że przestałem czytać tego Sandersona, tylko jaki to był tytuł? Droga Królów. Przestałem czytać w pewnym momencie, bo to było dla mnie zbyt bolesne. Znaczy, przestałem słuchać. Zbyt bolesne było kolejne oderwanie od tego wątku, w który tak się strasznie wkręciłem. Tak jakbyście oglądali serial. Super fajny serial, z każdym odcinkiem jest lepszy i nagle dostajecie inny serial. Och. No w Malowanym Człowieku jest to samo. Ja wiem, Brandon Sanderson jest taki ma sposób pisania tych historii. No nie sposób tego nie akceptować, nie? Ale... O, panie. Kurde, nie. Dobija mnie ta długa amunicja. No, więc uważam, że wszystkie te książki Sandersona są genialne. Genialne są. Ale tak potwornie mnie... ten styl opowiadania historii odrzuca. Ja bym serio chciał, żeby to w osobnych tomach było, trochę, ale wiem, że to jest jego styl taki, no. Ja pierniczę, za trzy pociski poszły. No to też mam duży problem z Warszawą, mam właśnie taki, że masz jakiś atak i on zużywa trzy pociski, a tu jest tak trzeba... Oh. Że to głupie, nie? No to są rozważania, które pewnie... No, które pewnie mają sens, no. Znaczy w sensie takim, że... Wiadomo, czemu tak jest. Tylko czemu trzy pociski, no? Ten ma fajny jeden strzał. Jeden pocisk wywala. Fajne to Warsaw, ale ma takie, no dużo rozterek wywołuje. Takich miewam powody do zirytowania. No, Magic, no właśnie to jest, że Sanderson potrafi wciągnąć w każdą tą historię. Każdy ten wątek, mimo że wyrwany jest, znaczy to jest tak, och, to robi się bardzo szybko ciekawy, ale mimo to mam takie, że... Ach, kurde, Sanderson, nie rób mi tego znowu.
I on mi robi to za każdym razem. Najlepsza gra na PC-cie? No Wiedźmin 3, co to w ogóle, o czym tu gadać? Zaintrygowała mnie ta powstająca gierka postapo, o której wspomniałeś. Ale mi się strasznie wkręciła. Nie mogę się doczekać, w piątek... Zaraz, w piątek na stream... w sobotę o 14 będę streamował z Berlina, będziecie mogli sobie obejrzeć. Znaczy mam nadzieję, że wpadniecie, mimo że godzina jest taka bardzo... Wow, za 61 krytyk! Kurde, Krzysiu, ale ty... Może faktycznie ten poziom się trochę zmniejszył. Za co mi operator szanujesz? A ta gra, co pytacie, to Surviving the Aftermath. Znaczy, ja lubię być szanowanym, żeby wszystko było jasne. A za najlepszą grę na PC-cie? Daj spokój. To jest takie, ten... Easy. Wiedźmin jest chyba tak bardzo... Damy frycom popalić! Jak to powiedzieć ładnie? Że subiektywnie... Znaczy, że obiektywnie chyba jest dobry. A za co miałbym cię szanować? No właśnie się zastanawiałem, operator. Byłem w szoku ciężkim. Obwarował się. Mam nadzieję, że się wykrwawi dziad. A tu 5 pocisków do celu mierzonego. No, nie wierzę. Czemu ja tego nie potrafię użyć? A czas działania 2, no to chyba nie wiem. Czy, zaraz. Mam tylko jeden punkt gotowości. Dobra, wszystko jasne. No, tak, pamiętam te rozmowy na temat tego, że ja chyba z Borysem mieliśmy taką odmienną opinię, to znaczy Borys mówił, że takie duże studio może robić dwie marki jednocześnie, a ja miałem cały czas wątpliwości, chyba do tej pory mam wątpliwości, jak to mają robić dwie marki naraz, no jak? Trzeba to opatrzeć. Nie zaszkodzi, jak będą robić, ale no kurde, pełna seria. Na to, frajerzy! Myślałem, że się przemieści, ale się nie miał gdzie przemieścić. Okej. To nie, bo... W złym miejscu jestem. Aha, jestem z tyłu, dobra. Tu poza zasięgiem. Został mi Krzysio. On strasznie małe zadaje obrażenia, a strasznie dużo pocisków zużył. No i tak mam ustawionych przeciwników mam na tej frontowej linii, a nie mam postaci, które mogą zadawać obrażenia na tej frontowej linii. To powinno teraz się... Ajajaj, biedaczek. Odparcie, 5 pocisków. Jesus Christ. Nie mogę, się za każdym razem wpieniam strasznie. Na to... Że mi coś 5 pocisków, nie mogę grać, to bo mnie to... No nie, poza zasięgiem są. Och. Tu jest cel namierzony. Trafi wszystkich przeciwników, ale 5 kul zużywa, nie? Damn. A może też jestem przyzwyczajony, może się coś zmieniło, może teraz jakoś tak mniej jest... O kurde, ale przywalił. Może mniej jest tego... problemów z amunicją. 5 pocisków, Jezus. No dobrze. No narzekam cały czas.
na zużycie tych nabojów. Nie mam takiego poczucia, że mogę najlepsze możliwe strategiczne decyzje podejmować, bo oszczędność surowców jest najważniejsza. No ma to sens, kurde, oczywiście, że ma to sens. No to nawet, widzicie, nawet zyskałem amunicję tak naprawdę podczas tej przygody. Amunicji ciężkiej trochę, ale są zasoby, tak? Za zasoby można kupić amunicję ciężką jakby co, więc... Sprzęt... Te części też jakoś nie do końca... No kurde, nie mam informacji na temat tego, gdzie mogą być kolejne punkty. O, tutaj. Tak pamiętałem, że coś z tej strony. O Jezu, o Cyberpunku. Kurde, ja się tak boję, że... O Jezu, ja... Bo ta gra jest takim spełnieniem moich mokrych snów, jeżeli chodzi o RPG i w świecie Cyberpunka. I takiego powrotu do Deus Exa. Ale boję się, że im się coś nie uda i że... Trzeba to opatrzeć. Wykorzystuj flary na mapie. Dziękuję, młody, widzę, że ty dużo grałeś, to... Ja się bardziej boję Elder Scrollsy, szczególnie, że to Bethesda. A wiesz co, w ogóle mi wiszą Elder Scrollsy, to znaczy w tym sensie, że... jak zrobią to dobrze, to fantastycznie, jak zrobią to źle, to żadna niespodzianka. Tak to widzę. O, akurat chciałem ją tu przesunąć. Dobrze, że ją tak przestawili. Wypastowany, kurde, nie chcę wam dawać haseł. To jest za duża odpowiedzialność jak na takich młodych moderatorów głównych, jakimi jesteście. No, a nie mam sam czasu tego zrobić. Co wam powiem? Wypastowany z młodym chcą dostępy do mojego konta na Twitchu, żeby emotki, kurde, załadować. A ja to nie jest mądre tak oddawać od razu. Nie, żebym wam nie ufał, ale wam nie ufam. Nie, że wam nie ufam, ale wiecie, no im więcej osób wie, zna hasło, a jak wam się ktoś włamie i wam zabierze moje hasło, to co ja zrobię? Sam załaduj. No właśnie chciałem sam załadować, ale chłopaki mówią, że to za trudne. Ale zaraz, przecież ja robiłem ikonki już, przecież ja sam, w ogóle większość tych ikon, które tutaj macie, to ja sam wrzucałem. Weźcie mi, wyślijcie plik, nie róbcie ze mnie, kurde, inwalidy. Ja pierdzielę, nie pomyślałem o tym, że mogę to zrobić sam. Trzeba to opatrzeć. I nie strzelaj do Krzyśka. Ty dziadu, kurde, zużył wszystkie. Więcej obrażeń dostaje, bo zużył punkty akcji. No dobra, trzeba pełną serią jechać. Pudło, pudło. Niemcy strzelają, kurde. Nikt się nie może przekonać do streamów na Facebooku, bo Facebook ma niestety słabe narzędzia do streamowania. No co tu dużo gadać. Trzeba to opatrzyć. Spróbujmy wykorzystać te i podleczyć ciągów. Dobrze wypastowany, dziękuję. Czy będzie jeszcze grid grany? Może będzie, zobaczymy. Jeżeli tu ich podleczę teraz, to czy potem zdrowi będą?
sensie, bo to... No dobrze, ona jest ranna już teraz, kurde. Znaczy nie ranna, tylko nie ma punktów akcji. Dobra, młody, dziękuję. I co wy na to, frajerzy? Trzeba to opatrzyć. Patrzmy Krzysztofa. I Krzysztof niech strzela przy pierwszej okazji. Biada. Czy polecam gierkę? Ja nigdy nie polecam gierełek. To jest, żeby polecać... Jezus Maria, dlaczego ja to muszę tłumaczyć za każdym razem? Muszę cię znać, żeby ci polecić cokolwiek, nie? To, że mi się coś podoba, wcale nie znaczy, że tobie się będzie podobało. Po to streamuję te rzeczy, żeby nie odpowiadać na takie pytania. Popatrz sobie, czy to mogłoby ci się spodobać, czy nie. No, na miłość boską. Kurde, tu jeszcze Niemcy, no. Krzysztof już ranny został. Czy można ich apteczką potraktować? Zobaczmy na przykład. Nie, no to dalej serce jest tutaj. Ta apteczka nie robi roboty. Kurde, znowu Niemcy, już mi się... Redzi pewnie będą... O Jezu, ile ich tu jest. Redzi pewnie będą wydawali gry... na zmianę tak trochę, nie? Ale że nie, że jednocześnie w tym samym roku dwie premiery czy coś. A, za co mógłbym... Jezu drogi... to mnie pytasz, co mi się nie podoba w tej grze? To sprytne pytanie. Ona nie może nic robić. Sprytne pytanie. Zarządzanie amunicją strasznie jest kłopotliwe, ale to też nie wiem, bo to jest też element rozgrywki, nie? To jest taki rodzaj gry taktycznej, gdzie trzeba zwracać uwagę na to, czego się... czy się oszczędza, czy się zużywa, nie? Ale to mnie tak trochę blokuje, że chciałbym sobie pójść na całość. Co ona tak długo przyblokowana jest, kurczę? A kiedy R6? No właśnie z Matim się musimy umówić na R6, bo on już mówił, że też jest zainteresowany tym. Trzeba to opatrzyć. Te ostatnie dwa tygodnie to z Apexem była zabawa i bardzo dobrze się... Nawet Kovaxa ściągnąłem. I sobie trenuję. A że klon Darkest Dungeon... Ja też mam tak... Ta grafika, jakby mechanika gry jest zupełnie inna, nie? To nie jest tak, że... Znaczy jest ten system turowy, ale inaczej umiejętności wyglądają, inaczej to działa. Inny jest ten tryb poza walką, więc... no grafika tak trochę... Ale z drugiej strony grafika jest... Bardzo mocno przystaje do tego... wydaje mi się do tej... ona się tak kojarzy trochę z Powstaniem Warszawskim. Nie wiem, czy to tylko takie moje wrażenie jest. Tak, tak, wiem, że deweloperzy się inspirowali. Wiem. Ła. Jadwiga jest po prostu najlepsza. Do Kovaxa jest cały plan treningowy opisany, co ile trzeba robić, żeby ćwiczyć aim tracking. A gdzie to jest? Bo ja na razie sobie ściągnąłem Kovaxa i sobie odpalam takie trochę losowe pewnie. Trzeba to opatrzyć. Te rozgrywki. O nie, 12, 3 zostały życie. Arbeit, Soldat!
Ej, Grot, dziękuję za subę. Tak oszczędzam tą amunicję, a potem się okaże, że w ogóle niepotrzebnie. Multiplayer jest potwierdzony, ale jeszcze nie wiadomo w jakiej formie. A jestem ciekaw, czy Redzi nie będą chcieli zrobić czegoś nietypowego. Że na przykład jeden gracz chodzi po świecie, a drugi jest na przykład hakerem, nie? Albo to jest taki jakiś taki niekonfliktowy multiplayer. To znaczy, że może być kilka osób w tym, na tej samej mapie, w tym samym świecie, ale w ogóle nie wpływają na siebie. Tylko mogą się minąć, zobaczyć, nie? To też byłoby spoko. Znaczy boję się, że tam... No, że coś popsują. Coś. Że zamiast to co Redzi robią wyśmienicie, to jest tryb single player, nie? Jeżeli są prowadzone prace nad innym trybem, to sobie myślę, kurde. Kurde. A może jakby robili więcej singla? To byłoby lepiej. Co sądzę o nowym Call of Duty? Podoba mi się. Nie wiem, czy będę dużo grał. Na przykład Apex mnie kręci dużo bardziej. Red Dead Redemption ma strasznie duże wymagania rekomendowane. Kurde, nie mogę więcej wziąć. Ale to chyba zakończyło misję, nie? Już więcej nic tu nie znajdę. Chociaż może się przejdę trochę. Może jakieś zasoby, chociaż wydaje mi się, że zasoby wszystkie mam, nie? Amunicji w ogóle. Ale to warto wykorzystywać na maksa te punkty akcji. Jeżeli się okaże, że to jakaś bijatyka z Niemcami, to sobie odpuszczę. No, bijatykę. To już zakończę misję. Chyba trochę, no straciłem trochę amunicji długiej, bo miałem 100, nie? A teraz mam 66. No, dziękuję ci, Mati, dziękuję. Okej. Witamy. O! Wanda dołącza. Niewielu bojowników, bo poprzednio mi taki deserter z niemieckich oddziałów dołączał, a teraz niewielu bojowników ruchu oporu decyduje się dobrowolnie zajmować materiałami wybuchowymi, zwłaszcza, że przewidywana długość życia takiego żołnierza bywa krótsza niż zwykłego. Jednak powstanie znalazła taką osobę podczas niedawnego wypadu do składu amunicji. Biorąc pod uwagę wprawę tej osoby w produkcji materiałów wybuchowych, dowództwo zamierza dać jej szansę. Witamy na pokładzie. 6 sierpnia 1944. Czy można wygrać powstanie? No chyba scenariusz tego nie zakłada. Zobaczymy sobie jeszcze tak doświadczenie, bo mamy dwa te. Kuracja prewencyjna. Negatywny efekt. Otwiera czas trwania wszystkich pozytywnych umiejętności. O kurde, to inne umiejętności dostałem. No dobra, to możemy... Dobra, to sobie zobaczymy. A jeszcze sprawdzę Krzysztofa. Co on ma? Zwiększa obrażenia zadawane celom liniowym. Okej. Okay. A Kazimierz? Zapewnia dodatkową ilość amunicji do broni długiej na koniec każdej bitwy. Losowo zwiększa efekt działania umiejętności. Dobra. Czyli zainwestujemy w Kazimierza, żeby mieć więcej ciężkiej amunicji. I od razu dodamy to do umiejętności. Zamiast tego, bo to... On też ma cel namierzony. I ma też ogień pojedynczy. O kurde. Właśnie to jest problem. Ten ogień pojedynczy trafia przeciwników na... Ale weźmy to. Trafia przeciwników w tej tylnej linii tylko, a ten w przedniej linii. No dobra. Trochę poprawili, widzę, od ostatniego razu. Łamacz tarcz. To jest super fajne.
Drwina nie do końca mi jest potrzebna. Umiejętności, doświadczenie. Ją można zwiększyć w linii prostej obrażenia. Albo zwiększa szansę na unik. No to chyba Jadwigę. A jeszcze sprawdzę sobie tylko tą nową dziewczynę. O, tutaj jest. Wanda, co nie chciała Niemca. Szeregowiec. Leczy, łączy sąsiednie przeszkody. Na końcu, a leczy, o Boże. Na końcu tury, a to zwiększa przybicie pancerza, minerki i sąsiednich postaci o 15%. No dobra. Tu biedaki będą musieli odpocząć, a nie mają na to szans. Chyba weźmiemy sobie to. Albo to. Odświeża czas trwania wszystkich pozytywnych efektów. Zużywa jeden... To słabe umiejętności, bo to one są losowane, te umiejętności, nie? I słabe się przytrafiły. I ona też w tylną linię strzela. Kurde. Odświeża czas trwania wszystkich pozytywnych efektów. Wymusza oparcie się następnemu negatywnemu efektowi. No, tylko to takie może się przydać, może się nie przydać. O, źle mi się trafiło z tą medyczką. To zainwestujemy w Krzysia. Żeby po linii więcej obrażeń zadawał. Dorzucimy to tutaj. Tylko on też tak, no tu 5 pocisków. O, tu jeden. I przy drużynie warto zwrócić uwagę na to, którą linię wroga możemy atakować. Atakowanie przedniej linii wroga zużywa dużo więcej amunicji niż tylnej. Przez to, że mam takie postacie. Chyba, że ona ma coś fajnego. Ona też ma, kurde, ten ciężki ogień. Ale ona ma też... ona też ma ten granatnik. No dobra. Spoko. Spoko. No dobra, to mamy pierwszy dzień zakończony, teraz będzie się zaczynał drugi dzień i sobie jutro drugi dzień i tak sobie będziemy grali dzień po dniu i tak będę na YouTube'a to nagrywał. Więc pozdrawiamy YouTube'y.